Więc dzisiaj uruchomiliśmy fabrykę we Wrocławku, właściwie mówimy o otwarciu fabryki we Wrocławku. Jest to fabryka produkująca krzemionkę. Będziemy produkować rocznie 85 tysięcy ton krzemionki. Duża produkcja, produkcja produktu, który jest bardzo innowacyjny. Będziemy dostarczać nasz produkt głównie do producentów opon. W Polsce mamy dużych producentów opon, więc również rynek jest zapewniony. Oczywiście bardzo liczymy na to, że nasz produkt znajdzie też uznanie w regionie, mówimy tutaj o Europie Wschodniej i Środkowej. Oczywiście to są perspektywy dla Wrocławka. W tej chwili zatrudniamy około 100 osób, 60 osób jest zatrudnionych bezpośrednio, natomiast mamy też podwykonawców łącznie około 100 osób. Oczywiście liczymy na to, że fabryka się będzie rozwijać, tonaż będzie większy, a to spowoduje, że zatrudnienie również wzrośnie. Znaczy my byśmy sobie życzyli, żeby oczywiście to zatrudnienie wzrosło jak najwięcej, natomiast tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak rozwinie się rynek, nasza sprzedaż. Tak czy inaczej myślę, że uruchomienie produkcji powoduje, że są podwykonawcy, są firmy transportujące, są firmy, które współpracują z nami i to oczywiście kreuje miejsce pracy we Wrocławku, nie tylko zatrudnione osoby bezpośrednio przez nas. Nasza fabryka jest bardzo nowoczesna, mamy bardzo nowoczesne instalacje, jest to 9. fabryka Siliki, więc jest tutaj to wszystko, co najbardziej nowoczesne. W związku z tym liczba osób nie jest duża, aczkolwiek istotne jest to, że są to fachowcy najwyższej klasy. To zresztą było dzisiaj powiedziane i to jest absolutnie istotne. Więc mamy inżynierów, przede wszystkim z branży chemicznej, ale też inżynierów z utrzymania ruchu, z produkcji, z jakości, więc głównie zawody inżynieryjne.